Czasem i mechanik może być głupi, ale tylko czasem, tylko czasem, tylko czasem. Chociaż w sumie ja nic nie zrobiłem, ale to było tak. Na autostradzie byłem, odebrałem samochód, dźwigiem podniosłem, bo tam zepsuło się, przestało jechać na autostradzie, no to pojechałem z dźwigiem, odebrałem samochód, rozładowałem. No i co? Sprawdzam się, co jest u tej kobity? Co się stało z tym samochodem? A wiecie, co się stało? Proszę bardzo. Sucho w baku. A ja sam głupi, bo nie sprawdziłem, czy jest benzyna na liczniku tutaj, nie? Na wskaźniku. Tylko mówię, pompa pewnie zdechła, rozbieram, żeby zobaczyć, czy ona działa. Patrzę, a tam sucho. Sam na genialny pomysł nie wpadłem, że tej pani się paliwo po prostu skończyło i dlatego się auto zepsuło. Jak do tego doszło, nie wiem. Także co mamy? Zatankuję go, byłem na stacji po benzynę, zatankuję, włożę pompę. No i podejrzewam, że będzie paliło, ale zaraz to zobaczymy. Składałem prowizorycznie. I zobaczmy, wlałem mu 20 litrów paliwa. I zobaczmy, czy ten demon prędkości odpali. Z 3 razy pompę puścimy. No i pali. Samochód naprawiony. Nie wiem, co było, bo połowę baku pokazuje, że jest. Samochód ma bak chyba z 40 litrów, czyli że wszystko się zgadza, wszystko działa. Dobra. Łatwo zarobione pieniądze. Kobiecie powiem, że był silnik zepsuty, wszystko wymieniłem. Z kasy jest 5000 euro. Nie zrobię tak, nie zrobię tak, ale... No co zrobić, no. Blondi to była, blondi. Czyta się, nara, piszcie mi w komentarzach jeszcze, co wy o takim czymś sądzicie, to jest ważne, piszcie w komentarzach, bo wtedy film idzie do góry, was to nic nie kosztuje, a mi naprawdę dużo pomaga w rozwoju kanału, hej!